Witam Was, moi drodzy, w nowym filmiku na moim kanale. Dziś bardzo fajny filmik, naprawdę ciekawy, w którym będę Wam chciała przedstawić konkurs. Natomiast nim w ogóle przejdziemy do wszystkich szczegółów, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych, ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam Was na mojego Instagrama. A teraz przejdźmy już do szczegółów. A mianowicie, w czasopiśmie Little's Pet Shop wydawnictwa Egmont pojawił się naprawdę fajny konkurs. Jest to konkurs, w którym trzeba stworzyć wyjątkowe pudełko na karty kolekcjonerskie Little's Pet Shop. Na pewno wiecie, o jakie karty chodzi, dokładnie o takie. Pewnie zdecydowana większość je zna, a nawet posiada w swojej kolekcji. I to właśnie na nie musimy stworzyć takie pudełko. Ono może być wykonane metodą dowolną. Podam Wam kilka przykładów. Możecie je obkleić kolorowym papierem, a na nim coś narysować, jakieś pet shopy, rysunki, albo dokleić jakieś piórka, może użyć jakieś miękkie materiały, typu tkaniny czy filc nawet. Możecie ponaklejać jakieś naklejki, albo przykleić diamenciki, czy posypać brokatem. Technika wykonania jest dowolna i zależy tylko i wyłącznie od Was. A Wy macie ogromną kreatywność i wiem, że na pewno sobie dacie radę i wymyślicie coś oryginalnego. Konkurs ten już się rozpoczął, ponieważ trwa od 1 października tego roku, natomiast kończy się 28 listopada również tego roku. Więc jesteśmy w trakcie i możecie dalej nadsyłać do niego pracę. A teraz jak je w ogóle przesłać? Jak już stworzycie swoje pudełko, to robicie mu zdjęcie i przesyłacie w formacie JPG albo PDF i przesyłacie go na pocztę internetową na adres mailowy lps@egmont.pl. Ja Wam go tutaj jeszcze napiszę, więc będziecie mieć wszystko ładnie wyszczególnione. I w tytule tego maila musicie wpisać Little's Pet Shop 6/24 myślnik konkurs. To też Wam tutaj napiszę, więc będziecie mieć bez problemu wszystko tutaj wyszczególnione. Prócz tego jeszcze bardzo ważna informacja. Jeśli macie poniżej 16 roku życia, a pewnie większość z Was ma, musicie jeszcze dodać do tego zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na wzięcie udziału w tym konkursie. W czasopiśmie na stronie, w której jest opisany konkurs, będzie taki kupon właśnie z tą zgodą do wypisania, bądź też jest on w formie internetowej zamieszczony w moim opisie tutaj pod tym filmikiem. Go wypełnia Wasz rodzic i również go w załączniku dołączacie do tego maila. I teraz w zgłoszeniu konkursowym musicie jeszcze dopisać kilka ważnych rzeczy, a mianowicie Wasze imię, nazwisko, wiek oraz adres, na który w razie wygranej zostanie nadesłana do Was nagroda konkursowa. I do tego jeszcze dopiszcie swój numer telefonu, który też jest potrzebny do wysyłki ewentualnej nagrody. Jak coś, kochani, to można zgłosić tylko jedną pracę, więc każdy wykonuje jedno pudełko. I teraz przejdźmy do najfajniejszego elementu tego całego konkursu, czyli do nagród. Zostanie wyłonionych aż 8 zwycięzców. Będą 3 nagrody główne, 1., 2. i 3. miejsce oraz 5 wyróżnień, również z nagrodami. Nagrody te są ufundowane przez TM Toys i zaraz Wam je pokażę. Zaczniemy od 1. miejsca, czyli nagrody głównej. Jest naprawdę prześwietna, zaraz zobaczycie. Jest to zestaw Fabryka Zabawy z 2 figurkami. Jest ogromny, zawiera dużo elementów i zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczcie, tu z tyłu mamy całą zawartość tego zestawu, a teraz go otwórzmy. Tak się prezentuje zestaw bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Tak się prezentuje cały zestaw po wyjęciu z opakowania. Niesamowicie kolorowy, przeuroczy i ruchliwy. Zaraz Wam wszystko pokażę, co my tutaj mamy. Na samym początku w ogóle mamy 2 figurki. Przesłodki chomiczek z jabłuszkiem oraz piesek. Akcesoria, jak widzicie, mamy jabłuszka, marchewki, serek, miskę z jabłkami również. I zobaczcie, mamy ruchliwy kołowrotek, pet shop może biegać w środku. Następnie mamy karuzelę, która również jest ruchliwa, zobaczcie, kręci się dookoła. I tutaj mamy miejsce na drugiego pet shopa, na przykład na ptaszka.
Na górze mamy również obrotową kulę, w której może się bawić nasz pet shop. Jest ruchoma, idealna dla naszych chomiczków bądź myszek LPS. Tutaj również miejsce siedzące na górze lub na mostku. Tutaj mamy poidełko dla naszych przyjaciół, a tutaj kryjówka w serku. Dodatkowo oczywiście mamy kolejną kartę do naszej kolekcji, którą możemy przechowywać w pudełku, które stworzymy. I moneta z kodem do Roblox. I tak się prezentuje nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Jest naprawdę niesamowita. Teraz przejdziemy do nagrody za zajęcie drugiego miejsca. I mamy tutaj zestaw Safari. Tym razem z trzema figurkami. A teraz otwórzmy i przekonajmy się, jak to wszystko na żywo wygląda po wyjęciu. Wyjęłam z głównego pudełka i otwieram dalej. Zobaczcie w ogóle, ile tu już jest elementów. Moi mili, tak się prezentuje nagroda za zdobycie drugiego miejsca w konkursie. Teraz Wam co nieco opowiem o tym zestawie Safari. Na początek mamy trzy słodziutkie figurki. Mamy żyrafkę, mamy nosorożca oraz małpkę. Wszystkie są przeurocze. Prócz tego mamy naprawdę sporo akcesorii. Na początku mamy samochodzik, który jeździ na safari. Prócz tego mamy różowe lornetki, ognisko, gdyby pet shopy chciały zrobić pianki. Mamy kompas, by nie zabłądziły, który się rusza i wskazuje cztery strony świata, zobaczcie. Mamy uroczą zieloną roślinkę. Mamy również napój oraz bidon. Sianko, na którym aktualnie stoi nasz nosorożec. Zielona większa roślina i oto taki niebieski plecak, który idealnie pasuje do żyrafki. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, może tam spakować cały ekwipunek. Oczywiście mamy kolejną kartę naszej małpki i unikalny kod do Roblox. Osoba, która wygra, na pewno świetnie się nim będzie bawić. Tak samo jak pozostałymi nagrodami. I tak prezentowały się nagrody za pierwsze i drugie miejsce. Jeśli mowa o trzecim, jest to zestaw Petfluencers z dwoma figurkami. Widzicie go teraz na zdjęciu. Mamy tam figurkę króliczka oraz pieska wraz z akcesoriami fryzjerskimi. Też jest to świetny zestaw, idealny do zabawy. Te dwie figurki są wyjątkowo słodkie. I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o tych pięć wyróżnień, te osoby również otrzymają nagrody. A będzie to jeden losowy pet shop z akcesoriem. Są to różne rodzaje figurek i one są wysyłane losowo. Także jak widzicie, naprawdę warto wziąć udział w tym konkursie. Nagrody są fantastyczne. Jeszcze raz przypomnę, że zostały ufundowane przez TM Toys i naprawdę Was zachęcam do wzięcia udziału. Zwycięzcy konkursu zostaną najpóźniej wyłonieni do 16 grudnia tego roku. Więc będziecie na pewno wyczekiwać z niecierpliwością. Zostaną oni również opublikowani na stronie wydawnictwa Egmont. Little's Pet Shop, zakątek zwierzątek. Nagrody będą wysyłane na adresy, które podaliście w swoich mailach. Moi mili, jak widzicie, jest o co walczyć. Nagrody są rewelacyjne, no spójrzcie sami. Ja bardzo się cieszę, że mogłam Wam zaprezentować oraz przedstawić tak wspaniały konkurs i życzę Wam powodzenia. Trzymam za Was kciuki i tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Widzimy się w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia. Słodka Bella.